Siemano wszystkim, z tej strony FMEVER, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina Trójki. Dziś zajmujemy się z kolejnym zleceniem wiedźmińskim, czyli Bestia z Oxenfurtzkiej Puszczy. Idziemy zatem porozmawiać z gościem odpowiedzialnym za to zadanie, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wydałeś ogłoszenie? Tak, ja. Hans Tidais, Condottier. Mam potwora do zabicia. Zainteresowany? Co to za potwór? Żebym ja wiedział. Widzisz, to było tak. Nająłem się z kompanami u Radowida, ale ostatnio zaczął się spóźniać z żołdem, więc takiego, o, za darmo nie będę kartu nadstawiał. Podzielam tę postawę, ale miało być o potworze. Już, już. Jak tu zaszliśmy, okazało się, że w okolicy grasuje jakaś bestia. Krowy porywa i tak dalej. Uznaliśmy, że trzeba chłopkom pomóc, więc chwyciliśmy broń i poszliśmy. Ja i Kurt w jedną, a Gert i Hank... Gert i Hank nie wrócili. Cokolwiek to jest, dorwało ich. Widać, że tu trzeba profesjonalisty, więc zrzuciliśmy się z Kurtem na małą nagrodę, żeby ktoś pomógł miejscowym i pomścił naszych kolegów. Szlachetnie. Ba. Najemnik też ma swój honor. No, Wiedźmin, to jak będzie? Zajmiesz się tym potworem? Najpierw pomów mu o nagrodzie. Na przykład, że jest za mała. Nie no, Geralt, nie przesadzaj. Dobra, weźmy tyle. No, gdybym wiedział, że tyle sobie zaśpiewasz, sam bym na bestię poszedł. No ale trudno, niech będzie. Zgoda. Gdzie zacząć szukać? Na południe stąd. Tam się rozdzieliliśmy i tam Gert oraz Hank przepadli. Okej. No w ogóle nie musiałem tak naprawdę negocjować ceny. Dla mnie te pieniądze i tak już tutaj nie mają już tak praktycznie żadnego znaczenia, bo ja i tak nic nie kupuję. A ceny u kowala czy płatnerza za wykonanie... O jasna cholera. Za wykonanie jakiegoś przedmiotu naprawdę nie jest duża. Czy nawet za naprawę. Ślady pazurów, ugryzienia, zbroja porwana na strzępy. Być może to ludzka. Drugiego ciała nigdzie nie widać. Być może to był ten niedźwiedź, którego mijaliśmy. Dobrze, musimy poszerzyć nasze poszukiwania. Tam mamy wilki. Dziwne. Nie ma nic wokół. Zbadaj miejsce ataku potworu żwęc wiedźmińskich zmysłów. Cholera, no ale... Kurde, dosyć blisko są. Nie będziemy kusić losu, bo nie chcemy się z nimi bić. Ale tu nic totalnie nie ma. Obejrzyjmy może drzewo. Bo jeśli to był niedźwiedź. Czy coś. A może to duże. Na pewno coś przy nim tu będzie. Ale mijałem je i nic nie było. Szlak jasny to trafił wszystko. Aha, spoko. Czyli ta ofiara nie miała w ogóle żadnego znaczenia. Żadnego związku. O, chwila, tu coś wreszcie jest, znalazłem. Potwór lata. Złapał drugie ciało w szpony. Ale widać, że nie wszystko doniósł do gniazda. O, come on. Nie mówcie, że mam szukać kurde resztek.
szczątek. Czyli dobrze muszę się rozglądać. O, chwila, tutaj. O nic, co do kłębka. No to lecimy. Tu ślad się urywa. Ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazły przede mną, wystarczy iść za krakaniem. I za krakaniem posługując się. Okej. Mamy gniazdo. Cięto archiwy. Rzadki przypiórek. Ciekawe. Wróć po zmroku. Gry wróci do gniazda. Okej. Czy tylko sobie przeczytamy to, co dostaliśmy? Zlecenie dla najemników. Jest to coś ważnego? No proszę, wzięli zlecenie przede mną. Z nagrodą płatną z góry. I wyższą od mojej. Coś czuję, że Geralt będzie się kłócił. Po zmroku. No to tak o jakoś, nie? Here we go. No ale tutaj mam być. O lera. Miała być kusza. Jak on tak wysoko leci, to ja go nie trafię. Wylądujesz dzisiaj? Geralt, skakuj, tu nie ma czasu na pierdoły. A, szlak. Oj, ty machniesz dzisiaj tym mieczem. Pierdzielony. Przeciążenie, to bardzo ciekawe. O nie no, sobie trochę pozbieraliśmy rzeczy. A już dawno nic nie sprzedawałem, no ale zaraz zobaczymy. Okej. Przede wszystkim tak, 10, szansa na odcięcie kończyny 10%, wow. Wow. 153. 100% odporności na krwawienie, wow. To jest już duże wow, ale... buty... słabo. Na odcięcie kończyny? Nie no, ale po co mi? To mnie potrzebne jest doświadczenie. Porność na obrażenia kłute.
odporność na obrażenia obuchowe. Aha. Kute obuchowe po 30 i cięte po 30. Tutaj mamy na cięte 40, na kute 40. Na krwawienie. Tutaj nie mamy na krwawienie odporności, natomiast mamy odporność na obrażenia zadawane od żywiołów i zadawane od potworów. Po 10% tu mamy na krwawienie 100, odporność na obrażenia zadawane przez potwory 25. Powiem wam szczerze, że pomimo tego, że zbroja jest na mniejszy poziom i ma mniej pancerza, odporności ma od cholery. Naprawdę. Ma znacznie lepsze te... Także ja tą zbroję zostawiam. No zresztą widać, ile jest warta. 1500. Ja ją zostawiam na pewno. Natomiast musimy coś wywalić, no bo troszeczkę jesteśmy przeciążeni, a... A jednak chciałbym się w miarę poruszać. Dobra, ten wywalenie tego jednego miecza dało efekty. Wrócimy się po nagrodę i potem pojedziemy, czy też przeteleportujemy się do Nowigradu. Najlepiej by było. Albo do Barona. Tam podejdziemy do tej naszej laski, która tam jest mistrzynią właśnie płatnerstwa. I u niej sobie posprzedajemy te rzeczy, a tą zbroję sobie weźmiemy. Oczywiście, ulepszając ją. Wiecie, pancerz to jeszcze pół biedy, nie? No, gościu. Mamy troszeczkę do pogadania, jakby nie patrzeć. No, jak tam? Pozbyłem się tego potwora. To był gryf, archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Chwila. Poznajesz ten list? Wzięliście kontrakt. Nagroda była płatna z góry i wyższa od mojej. No co poradzę. Tak to jest w interesach. Pośrednik dostaje najwięcej. Dostać to ty możesz w mordę, cwaniaku. Złoto. Już. Taka rada na odchodne. Nigdy więcej nie próbuj oszukać Wiedźmina. Nigdy. Jestem zaskoczony, że dał. A ile w końcu dał ostatecznie? 466 koron nowigradzkich. Zadanie zrealizowane. Ukidoki. Także my teraz jedziemy do najbliższego. Oh my god. Najbliższego znaku i się przeteleportujemy. Cholera. W ogóle jest jakiś zielarz. Aha. Witaj, ziółek. A jakiś... Na porozdwo. Dobra, dobra. O. Znasz jakiś za... Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Art Skellig. No, to już zrobiliśmy. Daju, światły mistrz gremista oceni, czy nadajesz się na ucznia. Dobra, to już oczywiście zrobiliśmy. Pozwól, że rzucę okiem. Co on tutaj ma? Tęcząca. Lepszony. Pełnia. Gdzie co? Ja po prostu. Wszystko sobie kupię i tyle. Tego mam mało. I tego. Pozwól. Tu jeszcze... Alchemia. Co jest potrzebne do kota, żeby mi przypadki nie zabrakło? Do zwykłego kota. Gdzie jest zwykły kot, do cholery?
Jak cholera nie ma? Dobra, wyśmienity kot. Ja pierdzielę, jakie te rzeczy są jakieś potrzebne. No oczywiście, biała mewa. Ale czemu nie ma? Substancje alchemiczne. Zadania. Przynęta na czarta, ale to już myśmy wykonali chyba. No dobra, nieważne, bywaj. Bywaj. My się przeteleportujemy. Mówię, do barona najlepiej i tam sobie wyciągnę ulepszenie. Znaczy, w sumie... Tu jest baron? Czy znowu pomyliłem? Nie, tu jest baron. W sumie to ja tak naprawdę nie muszę wyciągać tego ulepszenia, bo to jest ulepszenie... Quena. Tych ulepszeń nie mam od cholery w ekwipunku, więc myślę, że nawet nie muszę tego wyciągać. Biegnij, Geralt, proszę cię. Ulepszona pełnia. Wilga. Ja tych eliksirów i tak raczej używać nie będę. Lans Mariborski, jakiś filtr Petriego. Puszczyk. Wiecie, te rzeczy, kurczę, potrzebują już... Ulepszony biały miód. Potrzebują masy... Masę tych różnych składników, których ja w większości nie posiadam. Bo są jakieś super ekstra wyszukane. Dobra, najpierw mi pokaż swoje towary. Co ma? I tak, i sprzedajemy na pewno to, na pewno to. Miecz. Miecz też sprzedamy. To. Tu mamy do akcji i tu to. Dobra. Wow, ona ma tyle kasy. 3000. Spokojnie moglibyśmy jej jeszcze jakieś rzeczy posprzedawać. Ale... Ale oczywiście... Pergamin... może znaczony handlarz... Aha. Czyli ona to nie ma nic ciekawego. Dobra. I teraz... Teraz... Chwilowo bywaj. Bywaj. I tak. Zamieniamy sobie to. No i mówię, to ma moc znaku Quen. Tego ja mam 8 aż. Nie wspominając o Ardzie. No tych właśnie okrągłych się tutaj nie da dodawać, to się da tylko te. Dodamy jeszcze jeden Quen. I Igni. No, już, jeżeli już to częściej używam niż Ard. Dobra. Teraz... Mimo, że wpadły. Teraz możemy jej sprzedać. Co? Tą zbroję właśnie na 27 poziom. Szkoda mi trochę, bo tego pancerza jest tutaj dużo, ale odporności znacznie więcej jednak tamto miało. Chodzi o... Dobra, czy ona coś tutaj mogłaby nam zrobić ewentualnie? Na 30. 180 unikat. Odporność obrażenia kłute, obuchowe, odporność nacięte. Ciutkie byłaby lepsze, ale... Aha, nie mam tego. Dwimerytowa blacha. Ale widzę, że kurde, pancerz niczego sobie. Jeszcze na 27. Nie, tragedia. Czyli ten na 30 nie jest zły. Hmm.
Dwimerytowa blacha. Co? Wątpię, żeby ona to miała. Ja bym musiał raczej to sobie zrobić. Pytanie tylko, czy ja mogę coś takiego zrobić, czy mogę to uzyskać z czegoś. Rzemiosło. No nie wiem, ale tu chyba... Dwimerytowa blacha, oczywiście, że tak. Rzemiosło. Poziom 30. Czyli w sumie niepotrzebnie do tamtej... Chwilowo bywaj. Bywaj. Niepotrzebnie... dałem... Jeszcze raz sobie zerknijmy. Te dodatki, nie? Do tej zbroi. No odporność na krwawienie 100% nie będę mieć. Szkoda, bo to na pewno byłoby dobre. Ale tutaj jednak rzeczywiście przeważa pancerz. Z tego mogę oczywiście ulepszenia sobie ściągnąć i odebrać, ale to nie ma takiego znaczenia wielkiego. Mówię, ja tego mam sporo, dużo tego też nie używam, także sprzedamy i te zbroje. Geralt, miło, że wpadłeś. Okej, pokaż mi swoje towary. I sprzedajemy, no co tam. Tak się jeszcze zastanawiam. Ale to dopiero w przyszłym odcinku, słuchajcie. Wybierzemy się... Bywaj. ...w poszukiwaniu tych elementów do gryfa. To chciałbym jednak wykonać. Jest tutaj... no, poszukiwania. Jak najbardziej będę chciał sobie tego poszukać. To jest dosyć blisko, gdzieś tutaj w rejonie. Ale no mówię, zajmiemy się już tym w przyszłym odcinku, bo mamy 22 minuty, także dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.